Zapewne pamiętacie wypadek Patryka, syna Sylwii Peretti, który wraz z trzema innymi pasażerami zginęli w 400-konnym żółtym Renault. Sąsiedzi przerwali milczenie, miasto Kraków żąda dużych pieniędzy za zniszczenia, grób Patryka, który został zniszczony oraz najnowsza opinia policji. Wiele się pozmieniało, wiele nowych faktów wyszło na jaw. Posłuchajcie. Syn Sylwii Peretti, znanej gwiazdy telewizyjnej, milionerki, która wraz z mężem prowadzą intratne interesy, wraz z trzema innymi mężczyznami zginął w wypadku samochodowym w Krakowie. Internauci znający rodzinę Sylwii Peretti zaczęli się udzielać w sieci. Wiele komentarzy pojawiło się na facebookowej grupie Wieliczanie i Wieliczka, miasto, gmina, powiat. Mieszkańcy regionu wspominają w taki sposób tragedię. Oto jeden z cytatów. Przykre to, ale widziałam nieraz jego wyczyny na drodze i to prędzej czy później musiało się tak skończyć. Tak napisała internautka. Później głos zabrała sąsiadka jednego z kolegów Patryka Perettiego. Oczywiście wielka strata, młodzi ludzie, ale też trzeba państwu wiedzieć, że jeden z tych chłopców mieszkał niedaleko nas. Kto z okolic, to wie, o kim mowa. My mieszkamy w Strumianach. Szaleństwa samochodowe, jakie wyczyniał, być może też z kolegami, były na porządku dziennym. Baliśmy się chodzić po chodniku, na przykład podczas wieczornego spaceru z psem. Policja wielicka nie reagowała. Dobrze, że nikt z pieszych nie zginął, ścinanie zakrętów i jazda przeciwnym pasem raczej nie jest bezpieczna dla nikogo. Mam nadzieję, niech to będzie przestroga dla innych, bo takich nieodpowiedzialnych kierowców jest w okolicy więcej. W kolejnym komentarzu internauta opisał zachowanie syna Sylwii Peretti. Patryk zawsze tak jeździł. Na widoczku, pod BP na Wielickiej i pod Leroy Merlin. To była kwestia czasu, jak się rozbije. Teraz jest zdecydowanie ciszej. Myślę, że on był prowodyrem, zabrakło go i na razie jest spokój, ale świat nie znosi pustki. Zaraz będzie inny. Potwierdza się to, o czym mówiło się od początku. Niestety. Jednak jakby na sprawę nie spojrzeć, niszczenie grobu zmarłego, którego dopuścił się wandal, to za wiele. Sylwia Peretti kilkanaście dni temu pochowała swojego syna, który wraz z trzema innymi mężczyznami zginęli w wypadku. Media obiegła informację, że grób Patryka Perettiego został niestety zniszczony. Sam menadżer tytułowej Królowej Życia potwierdził doniesienia, a także zaapelował i odniósł się do internautów. Zaledwie kilka dni po pogrzebie grób 24-latka został zniszczony. W rozmowie z Pudelkiem menadżer potwierdził doniesienia. Tą sprawą zajęła się policja. Nie wiem, czy zgodzicie się ze słowami menadżera. Mówił on tak. Nie możemy dopuścić do tego, aby każdy, kto chce, mógł bezkarnie deptać pamięć osoby zmarłej i niszczyć spokój rodziny. Ale według mnie, w tym przypadku dla wielu z nas, menadżer będzie miał rację. Jak informują policjanci, mundurowi zabezpieczyli monitoring z miejsc, w którym 41-latek, mieszkaniec Krakowa, podejrzany o zniszczenie grobu, mógł być widziany. Mężczyzna ten przyznał się do zarzucanego mu czynu, a swoje zachowanie tłumaczył silnym upojeniem alkoholowym. Mężczyzna wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze 8 miesięcy ograniczenia wolności, połączone z obowiązkiem nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Tak przekazali policjanci. Kilka dni po wypadku prokuratura zorganizowała konferencję prasową, na której ujawniono wstępnie wyniki badań. Dzięki zapisowi z kamer miejskich ustalono, że kierowca złamał kilka przepisów ruchu drogowego, a śledczy zabezpieczyli całą trasę przejazdu. Funkcjonariusze poddali, że kierujący pojazdem nie tylko przejeżdżał na czerwonym świetle, ale także przekroczył dozwoloną prędkość, jednak na dokładne liczby trzeba będzie jeszcze poczekać. Jednak już teraz w internecie ludzie szacują, że było to około 140-160 km na godzinę. Ustalono też to, o czym wspomniałem ostatnio, że do zmiany kierowcy doszło 1300 metrów przed wypadkiem. Jeżeli nie oglądałeś mojego ostatniego filmu, zajrzyj na niego, bo w tym odcinku nie chciałbym się powtarzać, niemniej zrodziło się wiele pytań, na przykład to, czy kierowca był trzeźwy. Jak potwierdziłem już ostatnio i co potwierdziła policja, kierowca był nietrzeźwy. Był pod wpływem alkoholu, ale sekcja zwłok wykazała natomiast, że nie był on pod wpływem innych środków odurzających. To nie zmienia stanu rzeczy, jednak warto o tym wspomnieć, by nie spekulować już więcej na ten temat. Do wypadku doszło w sobotę 15 lipca, około godziny 3. Samochód zatrzymał się na murze, wcześniej taranując infrastrukturę, w tym znaki czy światła oraz tym samym naruszając inne elementy chociażby strefy chodnikowej. Teraz krakowski magistrat wie już, ile będzie kosztowała naprawa zniszczonego w tym wypadku muru przeciwpowodziowego. Kwota jest niemała, bo to ponad 150 tysięcy złotych.
Miasto ma zamiar dogadać się zwrotu tych pieniędzy, no i koszt naprawy właśnie tego muru to 150 tysięcy złotych, przy czym szacunek ten nie uwzględnia ewentualnego remontu rdzenia muru. W tym roku ZZM będzie chciał zlecić opracowanie dokumentacji projektowej naprawy muru, ponadto będzie wnioskował o zwrot kosztów naprawy muru z ubezpieczenia pojazdu. Urząd jeszcze nie wie, czy doszło do uszkodzenia samego rdzenia muru, by to ustalić trzeba przeprowadzić specjalistyczne badania, no i tak mówił Faktowi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego Urzędu Miasta. 150 tysięcy złotych to gigantyczna kwota, no i kto za to zapłaci? Z pewnością nie matka Patryka. Co więcej, kwota ta może oczywiście wzrosnąć. Do tej pory ustalono, że w wyniku wypadku nastąpiło poprzeczne przesunięcie płyty kamiennych stanowiących zwieńczenie muru na odcinku około 14 metrów. Prowadzone będą dodatkowe badania, dzięki którym dowiemy się, czy doszło do uszkodzenia rdzenia. Dopiero wtedy będzie znana właśnie dokładna wartość szkód. A jak się okazuje, miasto ma pełne prawo domagać się pieniędzy, szczególnie że wypadek został spowodowany pod wpływem alkoholu. Kraków chce, by pieniądze pochodziły z ubezpieczenia pojazdu, no i czy oni odzyskają te pieniądze, czy jest to w ogóle realne? Wypowiedział się jeden z ekspertów, jeden z radców prawnych. Odpowiedzialność posiadaczy pojazdów jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. To właśnie ta odpowiedzialność polega obowiązkowemu ubezpieczeniowi OC. Oznacza to, że co do zasady ubezpieczyciel ma obowiązek naprawić szkodę bez względu na winę bądź brak winy kierującego pojazdem, o ile tylko wyłącznej winy nie ponosi poszkodowany. Okej, jeszcze jedna sprawa. Zostawiłem to na koniec, bo to szokujące, ale w aucie, jak się okazuje, nie było tylnych siedzeń. Nieoficjalne źródła podają, że w należącym do syna celebrytki Renault Megane wymontowano tylne siedzenia. Pasażerowie pojazdu mieli więc jechać w nim bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Jeżeli to się potwierdzi, poinformuję Was o tym. Do tego z innych niepotwierdzonych informacji wynika, że w samochodzie Patryka P., jak dowiedziało się radio, już wcześniej zdemontowano też klatkę bezpieczeństwa. Ta klatka to rodzaj konstrukcji, która ma zabezpieczać odkształceniu nadwozia w razie m.in. wypadku. Prawdopodobnie gdyby ta klatka była, uczestnicy wypadku mieliby bardzo dużą szansę na przeżycie. Prokuratura ujawniła też, że śledczy przeprowadzili dodatkowe oględziny samochodu z udziałem psa tropiącego. Nie wszystkie informacje są jawne, jest to oczywiste. Szczegółowe informacje pewnie wyjdą na światło dzienne za kilka miesięcy, a nawet może kilka lat. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do wypadku. Miejmy nadzieję, że słowa sąsiadów nie ziszczą się i nie będziemy już świadkami tak tragicznych wypadków, tak młodych ludzi.